Dzień dobry kochani, witamy się z wami w kolejnym car vlogu na naszym kanale. Dzień dobry kochani, witamy was serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. My jesteśmy oczywiście w cudownych nastrojach. Wracamy właśnie ze Szczecina, z domu rodzinnego Przemysława i jesteśmy jak zawsze wypoczęci, mamy zresetowaną głowę i możemy nagrywać dla was filmy, nowe materiały. Tak, dokładnie tak jak Patrycjuszek wspomniał, my traktujemy Szczecin jako taką odskocznię od naszego codziennego życia. Sporo osób się zawsze dopytuje, czy mamy kontakt z moją rodziną, jak ja mam kontakt z moimi rodzicami, z moim rodzeństwem, z moim bratem, z dziećmi mojego brata. Także kochani, jak najbardziej te relacje są świetne. My po prostu za każdym razem, jak jeździmy do Szczecina, to odcinamy się kompletnie od wszystkiego, co dzieje się w świecie naszym, takim wiecie, po pierwsze wirtualnym, YouTube'owym. Tak, i na ten temat już tyle razy się wypowiadaliśmy, że nie ma co męczyć tematu. Po prostu tak jest, nie nagrywamy będąc w Szczecinie. Jest to decyzja nasza, decyzja bliskich Przemysława i my to szanujemy i wy również musicie to uszanować. Także wracamy teraz właśnie do Warszawy. Spędziliśmy weekend w Szczecinie u moich rodziców i u mojej krześnicy, która obchodziła piąte urodziny. Wczoraj była imprezka. Cały dzień spędziliśmy na ogrodzie. Pogodę mieliśmy wybitną, aż nawet było za gorąco. Zawsze się śmiejemy, że jak przyjeżdżamy z Warszawy do Szczecina, to przywozimy ze sobą pogodę. Moja mama powiedziała nawet, że pierwszy raz w tym roku ma urlop i ma pogodę. Z tego względu, że my też przyjechaliśmy, bo ma niestety tego pecha, że zawsze jak bierze urlop, nieważne kiedy go zaplanuje, to zawsze leje. Także mamo, przywieźliśmy słoneczko dla ciebie specjalnie, żebyś dokładnie się mogła... Dokładnie. I mamy wrzesień, a w lipcu jak twoja mama miała urlop, to miała jeden dzień słoneczny pierwszego dnia, a później przez dwa tygodnie lało. Także musimy chyba częściej się wybierać, tak jak będzie miała właśnie urlop, żeby mogła też coś skorzystać z tej pogody. Także musimy synchronizować kalendarz. Także przechodząc teraz do meritum sprawy, czyli naszego kolejnego odcinka w car vlogu. Musisz wziąć mój telefon i tam są tematy, tam są pytania od osób, które dzisiaj miały możliwość zapytania nas o różnego rodzaju tematy, o różnego rodzaju dramy. No i Patrycjuszek zgubił wątek, a mnie już tutaj ręka boli od trzymania aparatu, także zmieniamy troszkę formę. Nie chcieliśmy nagrywać ani takiej pogadanki, ani takiego Q&A. No ale to jest coś na takiej zasadzie. Po prostu każdy mógł zapytać nas o co chce, więc musisz wziąć telefon i czytać po kolei no te tematy, które zostały tam poruszone. Co sądzicie na temat szybkiego rozpadania związków, zdrad i przechodzenia ze związków w związek? Ciężko tak naprawdę to opisać i odpowiedzieć, ponieważ ja uważam, że każdy ma zapisany swój scenariusz gdzieś tam na górze i tak jak ja kiedyś myślałem w danym czasie, że nie potrzebuję związku, że chcę się wyszaleć, chcę być sam, pojawił się Przemysław i nie uważam, żeby to było ani złe, ani dobre. Jeżeli ktoś leczy rany drugą osobą, której nie kocha, którą tylko tak bierze jako plaster, no to uważam, że to jest nie w porządku, chyba że pojawia się uczucie, chyba że pojawia się no miłość, tak, od razu, no to wtedy jest to dla mnie okej. Myślę, że to też dużo zależy od takiej definicji, jaką każdy ma tak wewnątrz siebie na temat związku. Także dla mnie związek to był zawsze tak jakby relacja, która przeradzała się w coś, z takie właśnie spotykania się. Niektórzy, tak jak Patrycjuszek ma, po pierwsze spotkanie ze mną już to była miłość i dla niego to był związek. No tak, dla mnie jeszcze wtedy to nie był związek, dopiero potrzebowałem czasu, żeby no dojrzeć do tej relacji, dojrzeć do tego uczucia, także ja potrzebowałem troszkę więcej czasu. No ale ty też byłeś w innym momencie swojego życia, tak? Potrzebowałeś tak więcej czasu, nie byłeś gotowy, we mnie strzelił amor. Tyłek za przeproszeniem i od razu wiedziałem, że to jest to, no po 15 minutach może. Że wydaje mi się, że to jest taka bardzo, związek to jest takie bardzo dorosłe pojęcie, bo uważam, że do tego trzeba dojrzeć. Niektórzy ludzie spotykają się raz, od razu są w związku, po miesiącu się rozstają, więc stąd te takie szybkie rozstania, no bo tak naprawdę ciężko jest po pierwszym dniu, po pierwszym spotkaniu określić, czy to jest ta osoba do końca życia. I nazywając taką relację związkiem, dla mnie to jest niestety troszkę chore, ale jak wiecie, Patrycjuszek nie jest normalny. Tak, ale teraz są też takie czasy, że łatwiej jest pójść do kogoś innego, nie walczyć o związek, nie walczyć o miłość,
a uważam właśnie, że jeżeli ktoś kogoś kochał, to zawsze warto jest dawać drugą szansę, jest warto walczyć o to, a nie dzisiaj mamy XXI wiek, popiszę sobie na aplikacjach, zaraz będzie kolejna osoba, kolejna i kolejna, bo to jest pójście na łatwiznę i uważam, że nigdy taka osoba nie będzie szczęśliwa. Zgadzam się i tu jest właśnie to, zdecydowanie łatwiej jest tak jakby pracować nad relacją i nie dopuszczać się właśnie jakiegoś takich skoków w bok, zdrad, jeżeli to uczucie jest prawdziwe i zależy komuś na tym uczuciu i zależy komuś na... Jest szacunek. Tak, dokładnie. Bo najważniejszy w związku jest szacunek, rozmowa i przestrzeganie zasad, które sobie na początku ustalimy. Jeżeli ktoś tego nie chce, nie potrafi, nie jest w stanie zrozumieć, no to znaczy, że trzeba powiedzieć next, bo nie będziemy z taką osobą nigdy szczęśliwi. Dobrze, kolejne pytanie. Czy w domu będzie więcej piesków? Będzie tylko jeden, będzie nasz syneczek i co przyniesie przyszłość, to będziemy później myśleć, zastanawiać się. Na razie jest temat budowy domu. Czekamy na naszego pieska i chyba nie wybiegamy w tym temacie aż tak daleko do przodu. Musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Odnośnie właśnie takiej tematu zwierzaków w domu, to dzisiaj właśnie z moimi rodzicami też rozmawialiśmy odnośnie tego, bo ja zawsze mówiłem, że u mnie w domu były psy, były koty, były inne zwierzęta, świnki morskie. Nawet rodzice mi dzisiaj przypomnieli, że żółw też był w domu. Więc który popełnił harakiri. Tak, popełnił harakiri i wysuszył się w ogrodzie. Niestety uciekł i po jakimś czasie moi rodzice przekupują co ogródek znaleźli skrupkę, także bardzo mi jest teraz przykro z tego powodu i dzisiaj mam żałobę właśnie po tym żółwiu. Traumatyczne przeżycie z dzieciństwa. Tak, bo mi rodzice o tym przypomnieli, ale u mnie zawsze te zwierzaki były. Ja do tego podchodzę zupełnie inaczej niż Patryk. Dla Patryka to będzie pierwsze zwierzątko, także będziesz potrzebował na pewno troszkę więcej czasu, żeby się z tym oswoić. Dobrze. Jak ja będę potrzebował więcej czasu? Zobacz, co się wczoraj działo z 3-miesięcznym pieskiem twojego brata Jasi. Mój brat ma Amstaffa, który ma teraz 5 lat, tak, bo oni go wzięli, jak moja chrzestnica się urodziła, także maluchy się razem wychowywały i teraz wzięli kolejnego Amstaffa, on ma teraz 3 miesiące, także jest jeszcze taki niezdarny, chodził i się potykał, ale i kradł jedzenie. I kradł jedzenie, ale upatrzył sobie Patrycjuszka, którego po prostu zagłaskał do ululania. Także Patryk jak zawsze gdzieś tam, jak widział zwierzęta, to nie, absolutnie nie patrzeć, nie dotykać. A tym razem, jak już miał tą świadomość tego, że niedługo odbieramy naszego pupila, to naprawdę powiem ci, że spełniłeś się w tej roli rodzica zastępczego na ten moment idealnie. To jest tak jak z miłością do ciebie. Ja albo to poczuję, albo tego nie czuję i to jest ten moment, kiedy ja jestem gotowy na psa. Ty byłeś gotowy, ale grzecznie czekałeś i taką też mieliśmy umowę, że ja się nie zamykam, nie blokuję, tylko po prostu w odpowiednim czasie zdecydujemy się na psa, kiedy też dla niego będzie to dobry moment i będziemy mieli warunki idealne, żeby go wychowywać po prostu. No i teraz bardzo ważne pytanie, czy idziecie na wybory w październiku? Absolutnie. Tak, zrobimy wszystko, aby na tych wyborach być? No, oczywiście. Zawsze tak robiliśmy, odkąd mamy prawo głosu. Ja uważam, że to jest każdego obowiązek, a teraz uważam, że każdy powinien stanąć na głowie, żeby w tym roku głosować, żeby coś się zmieniło, żeby poszło to wszystko do przodu. Tak, jedynie co musimy zrobić, to jeszcze zgłosić nasz pobyt, tak, aby móc tutaj zagłosować, bo inaczej ja bym musiał jechać do Szczecina, żeby te wybory móc zareprezentować z mojej strony. Ty też musisz jeszcze tutaj w Warszawie, bo też musielibyś jechać do osobnego urzędu, czy osobnej komisji wyborczej, żeby zagłosować, więc chcemy to zrobić tutaj na miejscu, gdzieś niedaleko nas, żeby nie móc się wybierać, żeby to sobie w miarę usprawnić, więc musimy się jeszcze tak jakby zgłosić do tego, aby te wybory móc, aby w tych wyborach móc wziąć udział i jak Patryk wspomniał, absolutnie uważamy, że jest to, oczywiście jest to prawo, ale z drugiej strony uważam, że jest to nasz obowiązek z tego względu, że walczymy o nasz kraj, walczymy o nasze prawa. Myślę, że nie ma co tutaj się rozwodzić na ten temat. Każdy widzi, co się dzieje, każdy widzi, jak jest. Tak, a poza tym większość z naszych widzów ma albo będzie miała dzieci, no i chyba nie chcą, żeby żyły w takim kraju, w którym naprawdę bardzo ciężko zaczyna się funkcjonować. Także zmieńmy temat, bo o polityce może lepiej nie rozmawiajmy. To tutaj jest teraz zmiana z polityki na kościół. Co sądzimy o kościele? Kościole? Kościele. Kościele.
No możesz ty się wypowiedzieć, jak masz ochotę. Skoro przeczytałeś takie pytanie, to wypowiedz się. Ja absolutnie uwielbiam zwiedzać kościoły, bo uważam, że mają piękną architekturę i kryją za sobą niesamowitą historię. Aczkolwiek jestem, jeżeli chodzi o religię, kompletnie do tego zrażony. Uważam, że Boga ma się w sercu i to, do czego nas zmusza niestety społeczeństwo, czy presja, która jest na nas wszystkich nakładana. Każdy powinien robić to, na co ma ochotę. Jeżeli ktoś czuje potrzebę, powinien chodzić. Jeżeli ktoś nie czuje i wierzy po swojemu, mamy XXI wiek, każdy ma prawo żyć po swojemu i robić to, jak mu się podoba. Oczywiście, jeżeli nie krzywdzi, nie zmienia jakichś wartości, które od dawien dawna były nam wpajane. No naprawdę, tutaj jest też temat rzeka, bardzo trudny temat i każdy może nie zgodzić się z moim jakimś tam pomysłem na to wszystko, z twoim. Tak. Każdy po prostu powinien po swojemu funkcjonować i żyć. W moim prywatnym też takim odczuciu kościół to jest takie miejsce, które zmusza do refleksji, w którym może się wyciszyć, zastanowić, pomyśleć na temat wielu spraw. I my mamy czasami po prostu tak, że jeżeli mamy dużo rzeczy na głowie, to właśnie wybieramy się do kościoła, żeby tak się, wiecie, odciąć kompletnie, żeby poczuć tą taką majestatyczność tego miejsca, żeby móc się właśnie wyciszyć, zastanowić, zaplanować coś dokładnie. Pomyśleć o życiu, o bliskich, o zdrowiu, skupić się na tym, co naprawdę ważne, a nie siedzieć w restauracji i myśleć, co się zje, napędzać się tym wszystkim. My oczywiście konsumpcjonizm pokazujemy, może nie tyle, co promujemy, ale tak wygląda nasze życie, ale warto naprawdę się zatrzymać, zastanowić nad tym, co jest rzeczywiście ważne i my od czasu do czasu, myślę, że z wiekiem coraz częściej potrzebujemy tego zatrzymania się. Oczywiście można robić to w każdym innym miejscu, ale jednak Kościół ma tą swoją specyfikę. Tym bardziej, że byliśmy też wychowani w tej wierze i to, że niestety tak jakby to, co się dzieje obecnie i to, w jaki sposób, nie wiem, to może nie tyle, co jest promowane, to gdzieś tam tak jakby zmusza do takiej refleksji, że to nie jest chyba właśnie ta strona, w którą się powinno iść. Ale to według nas, to nie możesz mówić tak absolutnie. Ogólnie. Kolejne pytanie, co sądzicie na temat osób transpłciowych? To samo, co na temat dzieci, zwierząt, osób homoseksualnych, heteroseksualnych. Nie mamy, ja mogę powiedzieć, że w ogóle nie mam z tym żadnego problemu. Trudno oczywiście, żebym miał. My generalnie podchodzimy do tego, że jesteśmy bardzo mega otwarci. My oceniamy człowieka po charakterze, czy jest dobrym człowiekiem, czy jest złym człowiekiem. Uważamy, że nikt nie rodzi się biały, nikt nie rodzi się czarny, nikt nie rodzi się rasistą, nazistą. To są po prostu cechy, które się nabywa, dorastając w pewnych wzorcach, czy też tak jakby oglądając je, więc my podchodzimy do tego w ten sposób, że człowiek jest człowiekiem, nieważne jaką religię wyznaje, nieważne jakiego jest koloru skóry, nieważne w jakich kręgach się wychował, tak długo jak jest to osoba, która nam odpowiada swoimi wartościami, to nieważne, czy jest to osoba transpłciowa, czy jakakolwiek inna, to w ogóle nie ma znaczenia. Najważniejsze, żeby każdy był szczęśliwy, żył po swojemu. Ja zawsze to podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Każdy ma prawo żyć po swojemu do momentu, kiedy nie krzywdzi innych. Czy z YouTube'a da się wyżyć i żyć na takim poziomie, jaki pokazujecie? Chcesz się wypowiedzieć na ten temat? Nie, zacznij ty, żeby nie było tak, że każdy temat ja zaczynam. Kochani, czy z YouTube'a da się wyżyć? Pewnie tak, aczkolwiek my YouTube traktujemy jako taką dodatkową fuchę, robotę na boku, na marginesie. Robimy po prostu bardzo dużo rzeczy dookoła, które pomagają nam funkcjonować i finansują nasze życie. YouTube to jest taka dodatkowa pasja, jest to hobby, które udało nam się przekształcić właśnie w pracę, z którego oczywiście mamy dużo dodatkowych benefitów. Zgadzam się, aczkolwiek odkąd mamy swoją firmę, zaczęliśmy nie przyjmować współpracy, zrezygnowaliśmy z tego typu dodatków, ponieważ chcemy się całkowicie skupić na naszych produktach, na naszej marce. Oczywiście sporadycznie, raz na jakiś czas, jak wpadnie jakaś super okazja, produkt, który będziemy chcieli Wam pokazać, czy super pieniądze, które będziemy mogli zarobić dzięki temu, że ten kanał mamy, że mamy
Was, to oczywiście z tego skorzystamy, ale od czerwca nie przyjęliśmy ani jednej współpracy. No i na ten temat jakoś sobie radzimy, będziemy budowali dom. W poniedziałek wchodzi ekipa i rusza z budową naszego domu, także da się żyć na pewno, ale coraz mniejsze myślę, że są to też pieniądze. Coraz większa jest też konkurencja. I coraz trudniej jest tak naprawdę teraz się wybić na YouTubie, żeby ten kanał faktycznie docierał do dużej ilości osób, żeby to zaangażowanie było też bardzo duże. My się cieszymy, że mamy naprawdę bardzo cudowną publiczność, która nas... I stałą, która nas wspiera, która nas dopinguje, która nas motywuje, bo tak naprawdę tworzymy teraz właśnie dla Was, bo wiemy, że dzięki naszej pracy jesteście w stanie gdzieś tam tak jakby zapomnieć o takim bolączkach codziennego życia, troszkę się wyłączyć, uśmiechnąć razem z nami, poprzeżywać z nami również te emocje, które nam towarzyszą na co dzień, i to jest właśnie wspaniałe, bo my możemy się po prostu tym z Wami dzielić i otrzymujemy od Was bardzo dużo wsparcia i motywacji do tego, aby działać. Tak, oczywiście, i to też się zmieniło tak naprawdę na przestrzeni ostatniego roku. Ja na początku oczywiście nagrywałem dla fanu i tak dalej, cały czas gdzieś miałem też w głowie te pieniądze, rezygnując też ze swojej firmy, którą prowadziłem, no musiałem myśleć o tych pieniądzach, o tym, z czego będę żył i z czego się będę utrzymywał, ale w międzyczasie pojawiły się też różne inne opcje, inne źródła dochodu i teraz z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że nagrywamy wyłącznie, ale to wyłącznie dla fanu, dla kontaktu z Wami. My też nie wyobrażamy sobie już wypoczynku, odpoczywania, nie nagrywając dla Was. Nie wiem, jakim cudem to się stało, ponieważ czasami bywało tak, że przychodził dzień nagrywania i mówiliśmy: Boże, co tu nagrać, nie ogarniamy, nie czujemy, a teraz jak się pojawiają 2-3 dni bez nagrywania, to ja chodzę jak struty, ale o tym też opowiadaliśmy ostatnio, więc żeby nie zanudzić naszych stałych widzów, naszych kumpli i przyjaciół, przejdziemy myślę, że do kolejnego pytania, chyba że chcesz jeszcze coś dodać, ale dosyć dużo. Myślę, że nam się to po prostu już tak zapisało we krwi, że jak nie nagrywamy, to tak jakby nam czegoś brakowało, tak. Bo brakuje nam wtedy takiej podzielenia się kolejną historią razem z Wami. Także jesteśmy poniekąd chyba troszkę uzależnieni już od Was i uważam, że to jest super, bo to nas też motywuje właśnie bardzo do działania, o czym już rozmawialiśmy. Chwilowa zmiana kadru, niestety ten aparat jest tak ciężki, że aż mi tutaj ten kciuk troszkę zdrętwiał, więc zmiana kadru. Mam nadzieję, że dobrze nas widać, widać nas chyba dobrze. Nie wyglądamy jak jakieś kartofle, nie świeci mi za bardzo. Nie, dobrze wyglądam, uważam, troszkę. Dajcie, kochani, znać w komentarzach, jak się prezentujemy. Jest naprawdę bardzo gorąco, mamy 32 stopnie. Musieliśmy ściągnąć ten daszek, nie wiem jak się to tam nazywa, bo byśmy byli po prostu ciemni, zamazani i nie byłoby ostro, więc poświęcamy się dla Was, żeby lepiej nas wyglądać. Nie, oczywiście ja już się nie mogę doczekać, aż zacznę montować ten film, ponieważ dzisiaj chcemy go dla Was wrzucić. Dobrze. Kolejne pytanie. Co sądzicie na temat dokuczania innym ludziom? No co sądzimy? No nie można nikomu dokuczać. No Przemysław, takie pytanie wybrałeś. No tutaj się pojawiło, ja uważam, że to jest właśnie też taki troszkę odnośnik do tego, co mówiliśmy, że my tolerujemy każdego, dopóki tak długo, jak jest to po prostu dobra osoba i pewne zachowania wynosi się po prostu z domu. Także uważam, że to takie dokuczanie zaczyna się już w takich czasach dziecięcych, gdzie widzimy już nawet te nasze maluchy 3, 4, 5-letnie, że już zaczynają sobie nawzajem dokuczać. Tak długo, jak jest to gdzieś tam takie... Wina bajek, wina beztroskiego wychowania bąbelków, ale na te tematy my się w ogóle nie chcemy wypowiadać. Przemysław, bardzo proszę, zmieniamy temat, tak, bo wiesz, jak ja się zaraz odpalę. Kończymy. No. Kolejne pytanie. Co sądzicie na dramat Luki i Jurija? O co się pokłócili? Co ty, żeś wpadł jakiś dziwny ciąg pytań, czytania wszystkiego. My na takie tematy się nie wypowiadamy, my nie mamy spin z nikim, nie interesują nas dramy, nie interesują nas żadne jakieś takie dziwne problemy. My sobie żyjemy, mamy się na czym skupić, mamy się na kim skupić i przechodzimy tym pięknym akcentem do kolejnego pytanka. Ale jeszcze tak jakby, no wracając do tego, że my po prostu skupiamy się na tym, żeby w naszym otoczeniu gromadzić pozytywną energię, więc staramy się odcinać od takich jakichś
dram, ni snasek, nie wdajemy się w żadne awantury, nie dajemy się wciągać w jakieś takie dziwne konszachty. No i przede wszystkim też uważam, że to, co się wydarzyło między Luką a Jurijem, jest ich prywatną sprawą, która nie powinna być roztrząsana, więc jeżeli to sobie chłopaki wyjaśnili, Przemysław, to sobie wyjaśnili. Po co ty na te tematy jeżeli w ogóle nie, się... No to nie. Przechodzimy do kolejnego tematu. Czy będzie vlog z holu zakupowego dla waszego psiaka? No, myślę, że tak. Myślę, że zrobimy taki hol. Już tak naprawdę zaczęliśmy. Kupiliśmy transporterek do samolotu, który już zaprezentowaliśmy. Zamówiliśmy już też kilka innych rzeczy, więc tak, na pewno zrobimy taki odcinek. Powiemy, jak się przygotowywaliśmy, co zgromadziliśmy, jakich informacji się dowiedzieliśmy, żeby te rzeczy były jakościowe, żeby one przechodziły wszystkie atesty. No, ale na to poświęcimy ale na pewno. Ale też dostaliśmy właśnie dzięki temu, że ogłosiliśmy już to, że będziemy mieli psiaka. Dostaliśmy bardzo dużo wskazówek odnośnie tego, co warto kupić, w co warto zainwestować, jakie rzeczy się sprawdzają, jakie rzeczy może mniej, ale dobrze by je było mieć. Także... Jesteśmy bardzo otwarci na to, żebyście nam takie wskazówki tutaj sprzedawali, bo my nie wiemy wszystkiego. Będziemy się posiłkowali wieloma źródłami, wieloma informacjami i osobami, które tę wiedzę będą nam przekazywały. Także my na was i na wasze wskazówki jesteśmy jak najbardziej otwarci. Jak zwiększyć swoje kompetencje i znaleźć dobrą pracę? Trudny temat dla każdego przed 40. Pytajcie Przemysława, on wam odpowie. Ja też jestem przed 40. Jeżeli miałbym się teraz rozglądać do szukania pracy, nie, oczywiście żartuję. Jeżeli chodzi o zwiększanie kompetencji, słuchajcie, jest mnóstwo książek, które można sobie poczytać o tym, aby gdzieś tak jakby stawać się bardziej wydajnym. Jest mnóstwo kursów online, w których można brać udział, zapisywać na różnego rodzaju webinary, wyszukiwać zajęć, które sprawiają wam przyjemność. Przede wszystkim uważam, że warto jest mieć plan, co byśmy chcieli robić w życiu. Jeżeli chcemy się przebranżowić, to warto się tak jakby też zainteresować, jakie kompetencje trzeba posiadać albo jakie umiejętności warto nabyć, aby móc się właśnie przebranżowić w danym kierunku. Także jest mnóstwo możliwości. Ja zawsze staram się gdzieś brać udział w różnego rodzaju webinarach, czy też robię sobie kurs online, jeżeli jest jakiś temat, który mnie interesuje. Także to jest moje prywatne zdanie. Patrycjuszku? Ja siedzę głąbsze, nie odzywam. Co ja tam wam mogę, kochani, powiedzieć? Ja jedynie uważam, że determinacją, takim zapatrzeniem celu, który gdzieś w życiu się sobie namalowało, można osiągnąć bardzo dużo, aczkolwiek uważam, że trzeba też w życiu mieć odrobinę szczęścia, nawet nie odrobinę, tylko bardzo dużo, wykorzystać odpowiedni moment, wstrzelić się w niszę i systematycznie dążyć do tego celu. Ja nie jestem, nie wiem, jakiś oczytany, nie wiadomo jaki, ale jakoś w tym życiu sobie radzę, jakoś mi się wiedzie, mam też podporę Przemysława i uważam, że takim wspieraniem się też wzajemnie, motywowaniem, bo my bardzo siebie motywujemy. Ani ja nie byłbym w tym miejscu, w którym aktualnie się znajduję, ani Przemysław nie byłby w tym miejscu. Razem można więcej, razem można osiągać i sięgać po naprawdę niesamowite szczyty. Boże, pięknie to opisałeś. No ale taka prawda, wiesz, że ja nie jestem osobą, która lubiła się uczyć, nie jestem jakąś inteligencją chodzącą, wręcz przeciwnie, ale razem bardzo dużo uważam osiągnęliśmy, a całe życie jeszcze przed nami. Ale to też dużo z tego względu, że ty jesteś osobą bardzo taką kreatywną, ja jestem zadaniowy, więc ja po prostu jak sobie coś wezmę za cel, to po prostu zrobię wszystko, aby iść tą stronę i to zrobić, choćbym miał paść ze zmęczenia, paść choćby po prostu... skały strały, tak się mówi. Tak, dokładnie, ale już nie chciałem tutaj używać wulgaryzmów na naszym kanale. Ile metrów ma wasz dom? To może teraz Patrycjuszek jako naczelny kierownik matematyczny. Ja wiem tylko tyle, że stara sami w podstawie będzie miał 400 metrów, aczkolwiek użytkowej będzie 300. Czy tam użytkowej bez skosami, ze skosami. Coś tam 315 albo 260, jakoś tak. Dobrze czy nie? 252 metry będzie mieć powierzchni użytkowej, 315 powierzchni całkowitej. Łącznie tak jakby ten teren zabudowy domu to jest 400 metrów kwadratowych, więc... Po co wam taki duży dom? Po co wam taki duży dom? A po to, że chcemy sobie taki wybudować. Dokładnie. Uprzedzam wszelkie tego typu pytania, bo akurat mi ja to bardzo na wesoło przyjmuję, że ktoś jest w stanie o coś takiego zapytać, albo kto to będzie sprzątał. No,
Na pewno nie ta osoba, która będzie to pytanie właśnie zadawała. Poczekaj, jaki korek awaryjny, żeby ludzie tutaj wiedzieli. Dobra, możemy przejść dalej. Tylko ty się teraz skup na drodze. Ja się skupiam cały czas na drodze. Dobrze. To powtarzam pytanie, czy planujecie zakup mieszkania lub budowę domu gdzieś za granicami Polski? Chciałbyś się gdzieś wyprowadzić? Nie, nie planuję. Mieliśmy takie pomysły, ale już z tego zrezygnowaliśmy. Zresztą no, budujemy tutaj dom, który będzie naszym domem docelowym, w którym będziemy chodzili o balkonikach na starość i niech się tutaj mi nikt nie śmieje, bo ja wszystkim to mówię i rzeczywiście tak będzie. No chyba, że to państwo nas wykończy do takiego stopnia, że rzucimy wszystko, co tu mamy i wyjedziemy, będziemy prostować banany gdzieś na jakiejś egzotycznej wyspie. Naprawdę tak przeterani Europą i nie tylko, bo w kilku miejscach byliśmy rozglądać się za nieruchomościami i wiemy, że naszym miejscem jest Polska i będziemy się zapierać rękoma, nogami, żeby tutaj zostać i mamy nadzieję, że nie będziemy musieli, nie dojdzie do tego, że będzie trzeba się zapierać, tylko że będzie się tutaj żyło stabilnie. To jest najważniejsze. Także, kochani, w październiku idziemy na wybory. Wracamy do tego tematu. Ile sprzedaliście już perfum? Jaki cel macie względem firmy Pat Arrow? Odpowiadaj ty, nie może być tak, że cały czas ja takie tematy poruszam. Ja tutaj jestem moderatorem, więc chcę ci też oddać Przemysław troszkę. Odpowiada wam na to pytanie, bo to temat, który jest tematem rzeką. Ile sprzedaliście już perfum? Nikt, a co nie to pyta, kogo obchodzi? Nikt nie pyta o nasze zdrowie, o nasze samopoczucie, jak się wyspaliśmy, tylko jest bardzo dużo osób, większość osób, nawet i bliskich naszych takich znajomych, którzy nie pytają o nasze samopoczucie, o nasze plany, o nasze marzenia, tylko o to, ile, how much in dollars. Dokładnie, a my po prostu na te pytania nie odpowiadamy, bo nikogo nie powinno to tak naprawdę obchodzić i my też wychodzimy z założenia, że do portfela i do łóżka ludziom się nie zagląda, także firma. Aczkolwiek my też przyzwyczailiśmy troszeczkę niektórych z naszych widzów do tego, że mamy ochotę powiedzieć czasami, ile wydaliśmy na wakacje, ile wydaliśmy na to czy na tamto, ale to są czysto informacyjne rzeczy, ponieważ ja, będąc nastolatkiem, chcąc wiedząc, ile torba Louis Vuitton kosztuje, nie wiedziałem nigdy, gdzie sprawdzić te przeliczenia na dolary. W Dubaju jest drożej, tu jest taniej. Takie rzeczy są fajną informacją, fajną wiedzą. Jeżeli ktoś ma za cel kupić sobie jakąś rzecz, torebkę, dobro materialne, czy tam towar luksusowy, to jest ok. Wakacje też czasami można polecieć za 5 tysięcy, za 100 tysięcy na wakacje. To jest dla mnie ok, ale jeżeli ktoś już pyta, ile konkretnie my zarobiliśmy w tym miesiącu, chyba że tak jak kiedyś w grudniu chcieliśmy wam powiedzieć, żebyście wiedzieli z YouTube'a, jakie są to zarobki, bo to jest wszędzie zawsze owiane tajemnicą, no to raz o tym powiedzieliśmy, czy dwa, żebyście mogli mniej więcej wiedzieć, jakiego rzędu są to pieniądze i kwoty. Tak, ale są to kwestie po prostu informacyjne, z których ktoś coś może wyciągnąć. A pytanie się na przykład, ile kto zarabia, albo ile sprzedał produktów, gdzie nasze perfumy są bardzo łatwo policzalne i wiadomo, ile na tym byśmy zarobili. Aczkolwiek mało osób też ma wiedzę na ten temat, że przecież są podatki. Są stałe koszty, które my cały czas opłacamy, inwestujemy i tak dalej, więc każdy myśli, że och, milion zarobili, 2 miliony, nie wiadomo ile. No to tak nie wygląda. Każdy, kto ma biznes, wie, ile w tej kieszeni zostaje, a tym bardziej, że my cały czas inwestujemy, rozrastamy naszą firmę, wprowadzamy kolejne produkty, które naprawdę niedługo się pojawią i będą wyśmienite, ale to o tym nie... To jest właśnie druga część pytania. Ale o tym nie mówimy, no bo cały czas w filmie nie będziemy maltretować jednych tematów. Brak motywacji do działań, wycofanie się do ludzi, co poradzicie? No jest to temat dosyć trudny, my też go dosyć mocno przerabiamy z tego względu, że no zawiedliśmy się dosyć... O Boże! Zjeżdżamy, kochani, robimy chwilową przerwę, ja muszę to zjeść. Naprawdę, ja muszę to zjeść, jestem po prostu jak to... To jest w ogóle tu, tak, dobrze. Ja muszę to zjeść. Zawsze to samo, przystanek w ten 3-literowy... restaurację, nie pod Złotym Łukiem, tylko pod czymś i to Boże, jaki tu będzie korek. To się dopiero podekscytowałem. Jest dobrze. Boże, to w ogóle jesteśmy pierwsi. Albo to nie działa.
mówię ci, że to może nie działać. Ale tam w ogóle widziałem przechodniów stojących przy tym okienku, więc... Poczekaj, ja już wiem, że nie podjeżdżamy do tamtego, tylko... Dzień dobry. Dzień dobry, ja czy mam zamówienia? Poproszę stripsy, 5 sztuk. Barbecue. Słucham dalej. Kawkę? Nie, dziękuję. To wszystko, dziękujemy. Ja też jestem w szoku, tyle tu jest ludzi, a my sobie... Jakby na nas pan czekał. Tutaj? Tutaj. Tak. I idealnie. Także wrzuciliśmy coś na ząbek, ruszamy w dalszą podróż, także możemy wrócić również do odpowiadania na wasze pytania. Ale mi dobrze. Ale mi dobrze, Boże, ja to tak lubię. Patryk to zawsze jak zje coś takiego na szybko, to dostaje takiej czkawki. Myślałem, że będziesz tutaj zaraz szczekał. Zapowietrzam się, ale było dwa razy i mi przeszło. Szczekał w samochodzie, ale dobrze ci przeszło. Także kolejne pytanie, czy będzie Vlogmas jak często? Tak, kochani, Vlogmas będzie jak najbardziej. Jak często? Nie wiemy jeszcze tego, bo nie wyjdzie mamy... Wyjdzie to naturalnie. Nie mamy kompletnie planów, a w zasadzie planów mamy bardzo dużo, jeżeli chodzi o ten Vlogmas. A ja powiem wam szczerze, już się powtarzam, na razie nie czuję w ogóle Vlogmasu. Oczywiście herbatka zimowa i tak dalej, jak najbardziej. Ale z racji tego, że nie jesteśmy u siebie, że to nie są takie wnętrza, jakie powinny być dla nas oczywiście. Jakoś na ten moment sobie nie wyobrażam tego, aczkolwiek i tak uskutecznimy szopkę, Boże, dżunglę. Ty pierdolisz takie bzdury, słuchajcie, jest no, pewne, mówię, tak, pewne, nie chcę robić jest czegoś pewne takiego. Miejsce, które już zaczęło serwować ozdoby świąteczne i my już przebieramy nogami, żeby tam pojechać i już sobie... I pojedziemy tam we wtorek. Oczywiście, ja nie mówię, że nie myślę o świętach, ale nie chcę, bo teraz tak wszyscy mówią, że Vlogmas to, Vlogmas tamto. Nie, ja chcę czuć energię, chcę czuć, że ja tego potrzebuję, że ja to czuję, że my tego w ogóle potrzebujemy razem w całości, a nie pod nagrywanie, bo teraz nagle wszyscy pokochali święta, nagle wszyscy tworzą Vlogmas, a nie tak jak my, u mnie w domu święta były celebrowane zawsze z mega pompą, z mega ozdobami, z przesadzeniem, a teraz ludzie, którzy nie lubili świąt, na siłę kochają święta, bo się dobrze klikają, bo się dobrze zarabia. Grudzień, listopad to są najlepiej opłacalne miesiące na YouTubie. No i wiadomo, wypadałoby ten Vlogmas pokochać. My święta kochamy od zawsze i ja nie będę teraz siedział i gadał i pieprzył za przeproszeniem o tych świętach w koło, bo ja to czuję, robię to po swojemu, jedziemy już po ozdoby, mamy plan na kolorystykę, ale nie będziemy zamęczali tego tematu, bo on się dobrze klika. Tak, ale odnosząc się do tego, co powiedziałeś, myślę, że osoby, które są już z nami od dłuższego czasu, doskonale wiedzą, że my ten czas świąt po prostu kochamy. Dla nas to są, ja najbardziej lubię w zasadzie właśnie ten grudzień, kiedy jest tak przytulnie, domowo, świecą się światełka, są piękne zapachy, można piec i ciasta, i można wyjść na miasto, które jest pięknie oświetlone. Najbardziej lubimy właśnie te święta, które są białe, jak wiecie, u nas z tymi białymi świętami różnie bywa. Także ja się w sumie jeszcze mogę doczekać tego okresu, bo bardzo lubię po prostu ten okres świąteczny. Ja też się nie mogę doczekać, ale nie chcę się wpędzić w to, co wszyscy influencerzy i youtuberzy, że trzeba mówić o świętach i myślę cały rok o świętach, bo tak się dobrze klika. Ja myślę cały rok i nie muszę o tym po prostu nikomu mówić. Dobrze, kolejne pytanie. Kiedy będzie vlog z mamą? Vlogi z mamą rozpoczął się od przyszłego tygodnia, ponieważ wyjeżdżamy na wspólne wakacje. Lecimy do Dubaju, o czym już mówiliśmy no, w poprzednich filmach, także nie możemy się doczekać. Będzie sauna Solution, będzie prawie 40 stopni. Mamy plany bardzo fajne na ten wyjazd, takie typowo wakacyjno, jakie relaksacyjno, odpoczywające, że tak powiem. Gdzie ja teraz jeszcze jadę? Jeszcze prosto. Taką mamy ochotę, taki mamy plan, nie będziemy na siłę nic zwiedzać. My już w Dubaju byliśmy kilka razy i jak będziemy mieli ochotę gdzieś pojechać, coś pozwiedzać, to pojedziemy. Jak będziemy chcieli wygrzewać tyłek w cieniu pod parasolem, to właśnie tak będziemy też robić. Myślę, że tutaj też dużo zdefiniuje pogoda i temperatura, bo będzie 40 stopni, więc jeżeli będzie po prostu za gorąco, żeby coś robić, to będziemy szukać takich miejsc, gdzie będziemy mogli się przed tym słońcem schować, ale tak, żeby móc wypocząć w fajnym właśnie takim stylu,
typowo wakacyjny, tak. Ale muszę ci teraz przerwać, muszę minąć tę ciężarówkę, bo wszyscy nas mijają. No to jest po prostu jakiś szok i myślę, że to jest odpowiedni moment na przejście do kolejnego pytania, aczkolwiek chcę dodać jeszcze tylko tyle, że kochamy Dubaj, uwielbiamy Dubaj i kto jeszcze z was nie był, naprawdę warto tam pojechać, ponieważ można znaleźć wycieczki za kilka tysięcy złotych, można też oczywiście przyszaleć tak, że po prostu no, klapki z nóg spadają. Ale sobie jest też, bo widzieliśmy kilka takich gdzieś programów, kanalików, gdzie pokazywano, że naprawdę Dubaj można po pierwsze zdobyć bilety w bardzo fajnych cenach. Tak, z Krakowa chyba są tak, bardzo tanie. Bardzo fajnych cenach. I noclegi można sobie właśnie zorganizować tak prywatnie, nie trzeba rezerwować hoteli, także naprawdę ten Dubaj można też zwiedzić w takich normalnych pieniądzach. I nie ma się absolutnie czego bać, żeby lecieć tam, czy w ogóle gdziekolwiek na własną rękę. Oczywiście są miejsca, gdzie warto skorzystać z biura podróży, ale nawet jeżeli ktoś angielskiego jakoś super nie zna, to można sobie wszędzie poradzić, kogoś zapytać. Mamy słowniki internetowe, tłumacze, wszystko jest, także jeżeli ktoś ma taką możliwość, to zachęcamy, polecamy i warto na własną rękę jeździć. Co sądzicie na temat rozdawnictwa socjalnego? To może ja się odpowiem. W życiu nie ma nic za darmo i kto sądzi inaczej, no niestety muszę te osoby uświadomić, że nie ma nic za darmo i w momencie, kiedy tak jakby coś jest rozdawane, to znaczy, że skądś to musiało zostać zabrane. Także no taka jest niestety polityka działania z rozdawania socjalnego, więc chyba na ten temat nie ma co się wypowiadać. Kochani, bardzo wam serdecznie dziękujemy za tą cudowną podróż. Ja za chwilę zmieniam się z Przemysławem i będę montował dla was ten film, żebyście mogli sobie go dzisiaj o zachodzie słońca obejrzeć. Także dziękujemy wam bardzo. Koniecznie zostawcie komentarz, subskrypcję, czy podobają wam się w ogóle takie odcinki, gdzie co? Gdzie możemy odpowiedzieć na wasze pytania, czy też na kwestie, które was interesują. Tak, to było bardzo podobne do Q&A, ale troszeczkę inaczej zadane. Ja też jeszcze chcę powiedzieć o tym, że pod ostatnim filmem mieliśmy zebrać 500 komentarzy i wtedy będziemy robili gotowanie z Patrykiem. Nie ma tam tylu komentarzy, więc no, kochani, szansa była jedna i taka już się druga nie powtórzy. Akurat ten film w jakąś otchłań, czarną dziurę wpadł. Miał bardzo mało wyświetleń i mało komentarzy przy okazji też. Więc blada tak zwana krągła albo paska. Blada mać. Tak, dokładnie. Dziękujemy wam kochani raz jeszcze. Widzimy się w kolejnych vlogach. Pamiętajcie, że od przyszłego tygodnia, nie od tego, tylko od kolejnego, będziemy nadawali do was z Dubaju. Także bądźcie koniecznie z nami. Ściskamy was. Życzymy cudownego tygodnia. Pa!